Dzień dobry kochani, i znowu są korki, bo kiedy my wybieramy się w drogę, w trasę, to zawsze są korki. I taka fajna ciekawostka, że właśnie podnosi się most na Tower Bridge, bo przepływa statek i musimy sobie trochę poczekać, aż ten statek po prostu przepłynie. I mieszkając tutaj już 8-9 lat, jesteśmy dopiero pierwszy raz świadkami, jak most się właśnie na Tower Bridge podnosi. A tutaj jesteśmy my, ja sobie siedzę z przodu, z tyłu jest mama i jest Krzysztof. I jedziemy na chwilę do centrum, bo mamy kilka spraw tutaj do załatwienia. Potem jedziemy do BM-u, bo musimy kupić kuwetę dla kota. Tak, nadszedł czas, że trzeba kupić kotu nową kuwetę. Także będziemy jechać do BM-u, jeszcze jedno plastikowe pudełko musimy dokupić. Tak więc centrum, potem kierunek Leytonstone, wskoczymy jeszcze na Stratford po te nasze, wiecie, litewskie ulubione mleko, po jakiś twarożek i serki. Także taki dzisiaj dzień się zapowiada. Później wracamy do domu i Krzysztof będzie montował już właśnie nosidełko tutaj w samochodzie. Zaczepimy takie kolorowe zabaweczki, także żeby już wszystko było w samochodzie gotowe. Póki co stoimy cały czas w korku. Nie wiem, ile to potrwa, mam nadzieję, że szybko. Opuszcza się już tam, widzę, także zaraz otworzą Tower Bridge i jedziemy dalej. I jedziemy dalej, także no. Jedziemy, właśnie, to chciałam rzec. Proszę bardzo, most już jest na swoim miejscu, korki puściły, także jedziemy. I u mamy jest lekkie podjaranko, bo mówi, że akurat pierwszy raz samochodem jedzie przez Tower Bridge. Także zawsze musi być ten pierwszy raz. Jesteśmy z mamą w BM-ie i mamy dylemat. Stoimy już 10 minut, czy wziąć srebrny, czy wziąć czarny. Ja wiem, że wy nam teraz nie pomożecie niestety, a my już tu po prostu stoimy i tylko wymieniamy świece. Lampion do korytarza, taki nam się zamarzył. Nie wiem, na początku chciałam srebrny. O, groszek przebiegł. Zobaczcie, groszek w sukience. O, jaki ładny. No nie wiem, czy czarny, czy srebrny. Wszystkie dodatki mam takie bardziej czarne, natomiast korytarz jest bardzo jasny i no nie wiem, no. Świeczki te, co w środku są, na pewno weźmiemy, ale jeżeli chodzi o kolor, to nie. Mamo, co myślisz? Żeby nie było tak pogrzebowo. Co myślisz? Czarny, czy srebrny? Chyba srebrny będziemy brały. Dobra, bierzemy srebrny. Kuwetkę i mamy srebrny lampion, także decyzja została podjęta. Jak ci się podoba lampion? Fajnie. Czujesz się szczęśliwy? Pokażę. No i to jest taka świeczka, bo mamy w domu jeszcze dłuższe, więc wzięliśmy taką malutką świeczuszkę. Zobaczcie, już typowo świąteczna pościel, śliczna, czerwona i szara. Co tam patrzysz? Ładny, ładny. A zobaczcie, to są jeszcze pingwinki i misie. Także BM już jest świąteczny. Ułożyłam się sobie na chwilę do łóżka. Pogoda jest okropna. Wróciliśmy do domu i muszę wam powiedzieć, że jest po prostu dzisiaj okropnie. Ja wróciłam ledwo żywa. Rozpadało się, jest pochmurnie i dlatego teraz siadłam tutaj na łóżko. W sumie to się położyłam, żeby jakieś światło w ogóle złapać. Tak, jeżeli chodzi o lampiony, to kupiłyśmy ten srebrny jednak. Zdecydowałyśmy się na ten srebrny lampion. Myślę, że będzie ładniej wyglądał właśnie na białych panelach, przy białej szafce w korytarzu. Już dawno chciałam kupić ten lampion i fajnie, że w końcu mi się udało, w końcu się skusiłam. Także lampion zakupiony, także to na plus. Kupiliśmy jeszcze tam kilka jakichś tam rzeczy, też widzieliście kuwetę, więc fajnie. Potem zajechałam na chwilkę do mojej znajomej, bo miałam z nią do obgadania jeszcze jedną sprawę. Słuchajcie, jak to miło mieć koleżankę, która piecze pyszne ciasta. Dostałam kawałek pysznego sernika. Dzisiaj pewnie na taki jesienny wieczór do herbatki kawałek tego serniczka sobie skosztujemy. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Wróciliśmy do domu, rozpadało się, jest pogoda naprawdę straszna. O, właśnie tutaj patrzę, bo się tutaj rozłożyłam i nie przysłoniłam rolety. A tutaj moja sąsiadka, że tak powiem, sobie w oknie siedzi i patrzy, co ja robię, że rozmawiam sama do siebie. Jutro mamy w planie zrobić sesję ciążową dla mamuśki, czyli dla mnie. Dla maleństwa będziemy robić taką profesjonalną sesję zdjęciową, jak już się urodzi. Natomiast postanowiliśmy z Krzysztofem, że bierzemy mamę, idziemy jutro do parku. Piękna złota jesień, park wygląda pięknie.
Mamy dobry aparat, mamy fajne obiektywy, więc Krzysztof stwierdził, że sam zrobi mi taką sesję. Także jutro w planie mamy iść do parku i porobić przyszłej mamie kilka zdjęć. Mam nadzieję, że fajnie to wyjdzie i że będzie po prostu ładnie i będzie świetna pamiątka. Także jutro mamy w planie wybranie się właśnie do parku na sesję ciążową, bo już maleństwo coraz bliżej, po prostu ja już tego dnia nie mogę doczekać. Często pytacie się mnie, jak się czuję. Czuję się bardzo dobrze, aczkolwiek szybko się męczę. Tak naprawdę, wiecie co, jestem taka ospała, kiedy wyjdziemy gdzieś na zakupy, kiedy wyjdę załatwić jakieś sprawy, to wracam do domu już taka wymęczona, jak cholera, jak na przykład dzisiaj. I ostatnia rzecz, o której chciałam wam dzisiaj powiedzieć, to paznokcie, moje paznokcie. I tak powiem teraz szczerze, hybrydy, paznokcie żelowe na naturalkach, to jest po prostu coś, co najlepszego mogło mnie spotkać. Jak tylko maluszek się urodzi, to będę robiła żele na swoich paznokciach, króciutkie, nie mocno spiczaste, ale będę robiła. Te paznokcie teraz są tak problematyczne, muszę wam powiedzieć, wprawiają mnie po prostu, czasem szlak mnie z nimi trafia. Tak, pomaluję paznokcie, nie dość, że smród zmywacza mi przeszkadza, przeszkadza mi zapach lakieru, po jednym dniu, po dwóch dniach odpryskują, zdzierają się, za każdym razem non stop muszę je malować, łamią się, także powiem wam szczerze, że jestem niezadowolona i tak jak mówię, teraz robię sobie przerwę. Natomiast jak tylko będę mogła, to powracam do żeli, bo naprawdę byłam z nich bardzo zadowolona i będę je robić chyba cały czas, bo tak naprawdę no nie podoba mi się te częste malowanie paznokci, a sami wiecie, jak ma się paznokcie żelowe, jak to wygląda, 3 tygodnie, 3,5 tygodnia spokoju, także Wonderland, dziewczyny, po porodzie do was wracam. No i dzisiaj to by było na tyle. Jeszcze wam pokażę na pewno, jak Krzysztof już wyjmie nosidełko z folii, jak przyczepimy te zabawki, bo dzisiaj w planie właśnie przywieszanie obrazka i właśnie to nosidełko już będziemy wynosić do samochodu. Krzysztof je przypnie, założymy zabawkę. O, patrzcie, mam nawet zabawkę, zobaczcie, bo tutaj leży nosidełko. Zabaweczka wygląda tak. Myślałam, żeby kupić plastikową, ale później stwierdziłam, że taka tandetna trochę była grająca plastikowa, więc kupiłam taką. Okej, ja się rozbieram, zakładam dresy, robię sobie herbatkę, zobaczymy, co tam z nosidełkiem, na pewno jak już będzie gotowe, to wam je pokażę. Właśnie był kurier i słuchajcie, przyszła mi paczuszka od Rimmela, 4 tusz, 3 tusze i taka oto puszka, złam zalotkę. Już postaram się to jakoś otworzyć, zawsze jedną ręką jest po prostu niewygodnie. Okej, otwieram. No come on, come on. Co my tutaj mamy? Wymień zalotkę na maskarę. Wygraj stylowe zakupy w Londynie z Andrzejem Sawickim, wizażystą marki Rimmel. I tutaj chyba trzeba zrobić jakiś konkurs. Tutaj mamy jeszcze jeden tusz i zalotkę, którą trzeba złamać. I to jest regulamin konkursu, także może jakiś taki konkurs zrobię na Instagramie albo na Facebooku. Zobaczymy. Także dziękuję Rimmel za fantastyczną przesyłeczkę. Będziemy z mamą sobie tusze testować. Zobaczcie, Lili myśli, że to jest dla niej. My już jesteśmy na parkingu, a to jest Lulu i dziewczyny są z nami. I myślą, że to jest dla nich do zabawy. Myszko, to nie dla ciebie. Nie, to dla Dzidzi będzie. Cała rodzina montuje fotelik, to znaczy tatuś montuje fotelik, Krzysztof, a my z mamą tutaj nadzorujemy wszystko i patrzymy na psy i zaraz wam pokażę już zamontowany fotelik, jak wygląda razem z tą zabaweczką.